minęło kupę tygodni, a my nadal mieszkamy w kawalerce. Tak naprawdę z przyczyn niezależnych od nas remont stoi od 3 tygodni. To znaczy my tu przychodzimy prawie codziennie i robimy to, co możemy, ale nie możemy wszystkiego. Na przykład nie umiemy tynkować tynkiem cementowym, ani robić sufitów podwieszanek, więc czyścimy cegłę, uzupełniamy fugi, co wam zresztą dzisiaj pokażę. Generalnie w sumie to jest sporo do pokazania, bo trochę się zmieniło od ostatniego czasu. I z góry przepraszam was za olbrzymi bałagan, ale to jest plac budowy, a nie apartament Małgorzaty Rozenek Majdan, także liczę na wyrozumiałość. Jesteśmy w kuchni, otaczają mnie piękne ściany, które częściowo i w całości zostaną sceglane. One jeszcze będą wyczyszczone, ale o tym opowiem za chwilę. Tymczasem pokażę wam nasz pomysł na podłogę. Wspominałam już o tym, ale teraz mogę to pokazać. Chcemy, żeby podłoga w kuchni była wykonana z cegły, ze starej pociętej cegły. Cegła jest pocięta na kilkucentymetrowe kafelki, powiedzmy, i będzie ona ułożona na wzór jodełki, mniej więcej jak tutaj to widzicie. Będzie uzupełniona taką fugą, taką samą, jaką uzupełniamy ściany, i całość prawdopodobnie, jeszcze do końca nie wiemy, miała być wylana czymś w stylu żywicy epoksydowej, jednak nie wiemy, czy tak się stanie, czy będzie jakoś zagruntowana. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale wydaje mi się, że coś takiego będzie się idealnie komponować z oczyszczoną, bo ta cegła nie jest jeszcze oczyszczona, z oczyszczoną i zafugowaną cegłą na ścianach. Tymczasem myślę, że przeniesiemy się do salonu i opowiem wam o fugowaniu i oczyszczeniu ściany z cegły. Wydaje mi się, że z identycznego kąta pokazywałam wam ścianę, która ma zostać ceglana. Ściana była rozpruta, popruta kablami i wyglądała bardzo źle. Zdecydowaliśmy ostatecznie, że ściana będzie zatynkowana i pomalowana na biało. Natomiast ściana z oknami po tej stronie zostanie w cegle i ta cegła na ścianie z oknami była w dużo lepszym stanie, zaraz pokażę wam fragment. Generalnie a propos rozprutej ściany i kabli, to warto wspomnieć o tym, że w mieszkaniu wymieniamy kompletnie całą elektrykę, ponieważ jak to bywa w starych, nieremontowanych mieszkaniach, znajdowały się tu 3 gniazdka na krzyż, po jednym w każdym rogu pokoju, co było bez sensu. I zostając jeszcze w temacie ściany, która miała być z cegły, spróbuję wam pokazać strukturę tynku cementowego. Generalnie na tynk cementowy teoretycznie powinna jeszcze przyjść kładź. Natomiast my z niej rezygnujemy, ponieważ podoba nam się taki efekt, dzięki temu ściana zyskuje trójwymiarowości, jest dosyć nieoczywista, ciekawie odbija światło. Zostanie ona tylko pomalowana na biało, prawdopodobnie farbą wapienną. Ten fragment ściany w górnej części aparatu był czyszczony bardzo dokładnie, uwierzcie mi. W tej kamienicy żadna ściana nie otrzymała tyle miłości co ta. Ale nie do końca podobał nam się efekt, ponieważ tak jak widać, cegła ma zacieki i nie prezentuje się to dobrze. Pomimo czyszczenia wodą, te zacieki nadal występowały. I Piotr wpadł na pomysł, żeby, bo to jest mleczko betonowe, żeby spróbować wyczyścić je octem. I taki efekt, jak tutaj prezentuje się na dole, uzyskaliśmy po czyszczeniu tego octem. Generalnie ja nie chciałam używać żadnej ostrej i toksycznej chemii do czyszczenia cegieł, a no jest taka dostępna w różnych miejscach, ponieważ wyobrażałam sobie, że ta chemia wniknie w te cegły i będzie się uwalniać przez najbliższe kilka lat, a no nikt przecież nie chce świadomie oddychać toksycznym powietrzem. Także nie spodziewaliśmy się, że zwykłe spryskanie octem i wyczyszczenie tego szczotką da efekt bardziej doczyszczonych cegieł oraz podbije ich kolor. A zaraz wam pokażę, jak właśnie to mleczko wapienne reaguje na ocet, bo jest to dość interesujący eksperyment.
W celu zaprezentowania eksperymentu wróciliśmy do kuchni. Jest to najzwyklejszy na świecie ocet spirytusowy. Ten dokładnie pochodzi z Biedronki, jeżeli kogoś by to interesowało. I w sumie, żeby zrozumieć reakcję, odsyłam do jednego z moich filmików dotyczących reakcji octu i sody, czyli kwasu i zasady. Widzicie tutaj cegły, które nie były jeszcze czyszczone. Do czyszczenia używaliśmy najzwyklejszego dozownika oraz czegoś, co polecałam już wiele razy. Chodzi o najprostsze na świecie szczotki. My akurat używamy szczotek drewnianych z włóknem z agawy, z włóknem roślinnym, a nie ze świńską szczeciną. I takie też polecam Wam kupić. I jak pryskam, cegła momentalnie ściemnieje i pewnie nie widać tego na kamerze, ani nie słychać, ale zachodzi reakcja połączenia zasady z kwasem i słychać takie syczenie, a nawet parę, która się unosi i czyszcząc spryskujemy po prostu te cegły i używamy do tego szczotki, a na koniec jeszcze wszystko spryskujemy sprayem, zwykłą wodą, ponieważ czasami po czyszczeniu czerwień z cegieł nachodzi na fugę, ale gdy od razu spryskamy fugi wodą, to nie ma z tym problemu i fuga nadal zostaje beżowa. Warto jeszcze wspomnieć, że ściany, które zostają ceglane, zostaną przez nas zagruntowane. Z tego, co czytałam na forum, najlepszym i najtańszym rozwiązaniem jest zwykły głęboko penetrujący unigrunt. Utwardza on fugę, utwardza on cegłę i nic na pewno się nie będzie kruszyło i będzie można to ścierać w przypadku plam, kurzu i tym podobnych historii. Jesteśmy aktualnie w łazience, która nie ma jeszcze ściany ani drzwi i chciałabym Wam pokazać jeszcze jeden efekt ściany ceglanej, który uzyskaliśmy robiąc inne czynności niż na ścianach, które przed chwilą pokazywałam. To jest ściana, na której będzie znajdowała się umywalka, lustro, grzejnik i blat z pralką i innymi rzeczami pod spodem. No, klasyczna ściana łazienkowa. Ten efekt został uzyskany po skuciu tynku, wyczyszczeniu, tak jak w przypadku poprzedniej ściany, mechanicznie tego, co pozostało z tego tynku. Następnie efekt takiej chropowatej chropowatości, tutaj o, może będzie to dobrze widać, został uzyskany przez pomalowanie tej ściany bardzo rozwodnionym tynkiem cementowym i pędzlem i na to wszystko został nałożony cerplast. I jeszcze warto wspomnieć, że występowały oczywiście ubytki w fudze, jednak tutaj nikt już się nie bawił w dokładne wyrównywanie koloru i dokładne wyrównywanie fugi. Te ubytki zostały tylko uzupełnione tą fugą i ściana prezentuje się w ten sposób. Ona jeszcze ostatecznie będzie pomalowana zwykłą białą farbą, prawdopodobnie wapienną i być może zagruntowana, nie wiem, jeszcze muszę o tym poczytać. I tutaj dla porównania ściana, która została po prostu pomalowana cerplastem, a nie została wcześniej pomalowana bardzo rozwodnionym tynkiem cementowym. Wydaje mi się, że ta struktura lepiej wygląda, a tutaj już nie bawiliśmy się w malowanie tego rozwodnionym tynkiem cementowym, ponieważ ta ściana i tak będzie zabudowana zabudową meblową, więc nie było sensu tracić czasu na tę ścianę. Na pewno ta część z Was, która oglądała poprzednie filmiki, kojarzycie tak zwany kolorowy pokój. Pokój już nie jest kolorowy, pokój, czyli nasza sypialnia jest już wytynkowana tynkiem cementowym, wszystko zostało skute, elektryka została wymieniona i nie ma już słomy na suficie, zaraz to pokażę z drugiej strony. Wymiany sufitów nie było w pierwotnym planie, ale podczas wydobywania korytek na peszle z kablami do oświetlenia sufit zaczął odchodzić płatami, więc jego wymiana okazała się koniecznością. Musieliśmy znaleźć jakiś lekki system, który wyrówna nierówności spowodowane osiadaniem belek, a wynosiły one czasami nawet do 3 cm.
i po przemyśleniu najlepszy okazał się po prostu zwykły sufit podwieszany, który tak naprawdę ostatecznie będzie imitował zwykły cementowy sufit, sufit wytynkowany tynkiem cementowym, ponieważ w tym suficie podwieszanym no, nie będzie żadnych LEDów ani niczego takiego, będzie zwykłe oświetlenie miejscowe, więc jak ktoś nie będzie wiedział, nie zorientuje się, że sufit jest podwieszany. No i jedna z najważniejszych rzeczy, z której jestem bardzo zadowolona, jesteśmy dalej w sypialni, jest to podłoga, którą udało nam się w bardzo dużej części mieszkania zachować. Już to pokazywałam, ta jest po wstępnym cyklinowaniu, zdążyła się już trochę ubrudzić. Jesteśmy na granicy miejsca, gdzie zostały stare deski oraz te, które zostały wymienione. Przy okazji powstało coś w rodzaju płaskiego progu, który będzie też rewizją, czyli miejscem dostępu do instalacji centralnego ogrzewania, która będzie przebiegała w tym miejscu. Deski zostaną jedne i drugie wycyklinowane oraz pomalowane prawdopodobnie olejem i mam nadzieję, że z czasem pod wpływem promieni słonecznych i czasu kolor ostatecznie się wyrówna. Nie będę już tego odpakowywać, ponieważ jest to zabezpieczone przed robotami, pyłem, kurzem, brudami i wszystkim. Są to grzejniki, które były wcześniej w mieszkaniu. Zostały one pomalowane na czarno, ponieważ będą na ścianie z cegły i w sumie zdecydowaliśmy, że niestety stanowe grzejniki to po pierwsze, a po drugie koszt pomalowania ich na czarno był na tyle niewielki, że mogliśmy sobie na to pozwolić i na pewno będą się one lepiej na tle ściany z cegły prezentować jako czarne niż jako białe, jak wcześniej były. I tutaj chciałam Wam jeszcze zaprezentować fragment naszej nowej instalacji elektrycznej. Jak mówiłam, że były tutaj trzy gniazdka na krzyż, tutaj naprawdę były trzy gniazdka na krzyż. Te kable to są, są kable z oświetlenia, z gniazdek i z innych rzeczy projektowanych przez nas i mam nadzieję, że będą nam dobrze służyć, ponieważ wszystko zostało dobrze przemyślane, co gdzie podłączamy, gdzie ma być internet, gdzie będą komputery i takie inne sprawy. Myślę, że w stosunku do tego, co tu wcześniej było, to będzie naprawdę zupełnie nowe mieszkanie. Jak chodzę tutaj z kamerą i pokazuję Wam, co się zmieniło od ostatniego razu i opowiadam o tych zmianach, tak naprawdę nie wiem i trudno mi ocenić to obiektywnie, czy widać ogrom pracy, naprawdę ogrom pracy, która została włożona w to mieszkanie. To mieszkanie absolutnie nie będzie przypominało tego, co zostaliśmy tutaj po kupnie. Myślę, że większość rzeczy została gruntownie przez nas przemyślana i zaprojektowana tak, żeby żyło się tu dobrze, komfortowo, żeby chciało się wracać do tego miejsca. Myślę, że podlinkuję Wam też niestandardowe materiały, które zostały użyte do renowacji pewnych rzeczy tutaj oraz innych spraw. Może Wam się to przyda na przyszłość. Czeka mnie jeszcze wybór części materiałów, między innymi oleju do podłogi i farbę na ściany, ale to za jakiś czas. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania dotyczące remontu, to jak zwykle możecie je śmiało zadać pod filmem, bo trudno mi z perspektywy czasu ocenić, czy to, o czym mówię, jest dla wszystkich oczywiste i w ogóle po co ja o tym opowiadam, czy ciekawi Was to i interesuje i czy czegoś się dowiadujecie. Jeżeli podoba Wam się to, co robię i to, co mówię, to zachęcam do subskrypcji kanału. Jest to dla mnie bardzo ważne, ważne jest dla mnie to, że oglądacie moje filmy, napędza mnie to do działania i do nagrywania. Mam nadzieję, że teraz już filmy będą pojawiać się bardziej regularnie albo w ogóle, że będą się pojawiać. Tymczasem dziękuję za oglądanie i za poświęcony czas. Do następnego filmiku, pa!